Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim chowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Poświęciłem Cię. Nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś mi odpowiedział: Nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, by Cię chronić, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Spójrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wybrał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. Oto Słowo Boże. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga.
aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i na innym miejscu: Ty się z kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Oto Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał,
aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Czcigodny księże prymicjancie, zacni rodzice i rodzeństwo księdza prymicjanta, bliscy, przyjaciele, zaproszeni goście, czcigodni księża, umiłowane siostry zakonne, wszyscy zgromadzeni na tej przepięknej, wyjątkowej uroczystości. Święty Paweł Apostoł, aby nas uchronić przed pysznym samouwielbieniem, zapytał: cóż masz, czego byś nie otrzymał? A święta Teresa od Dzieciątka Jezus dopowie na te słowa: wszystko jest łaską. Tak, wszystko, co dobre, jest łaską Boga. Dlatego mamy wiele tytułów do tego, aby na co dzień Panu Bogu składać dzięki. Najdoskonalszą formą tego dziękczynienia, a zarazem uwielbienia, niewątpliwie jest Eucharystia. Ale pośród tych wielu różnych powodów, dla których Bogu chcemy okazać wdzięczność, msza święta prymicyjna skłania nas ku szczególnym tytułom tej radości i wdzięczności. W pierwszym rzędzie powinna to być łaska powołania księdza prymicjanta Sebastiana do jego szczególnej służby Bożej, a w drugiej w końcu łaska święceń prezbiteratu, które przed tygodniem w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął z rąk księdza arcybiskupa Wiktora. To niewątpliwie dar Boży, bo nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, co usłyszeliśmy w drugim czytaniu. Siostry i bracia, sakrament święceń, podobnie jak sakrament małżeństwa, jest ustanowiony w Kościele w służbie komunii, czyli dla jedności wspólnoty wiernych. Katechizm Kościoła katolickiego poucza nas takimi słowami: przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Sakrament ten jest więc nastawiony na zbawienie innych ludzi, udziela szczególnego posłania w Kościele i służy budowaniu ludu Bożego. Szafarzem łaski Bożej udzielanej w sakramentach świętych każdy kapłan jest bardziej względem drugiego człowieka, aniżeli siebie samego. Owszem, przez służbę wiernym, przez udzielanie sakramentów świętych, przez sprawowanie kultu, święcenia przyczyniają się do osobistego zbawienia każdego kapłana. Ale przecież, mając to na uwadze, pamiętajmy, że jest on szafarzem łaski sakramentalnej przede wszystkim względem drugiego człowieka. Przecież nigdy samego siebie nie będzie mógł rozgrzeszyć, choćby nie wiem, jak bardzo żałował za swoje przewinienia. Tak samo nigdy samego siebie nie namaści olejem chorych, chociażby pozostał absolutnie sam w ciężkiej chorobie. Nawet Eucharystii nie wolno kapłanowi sprawować indywidualnie samemu, chyba że jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Albowiem Eucharystia z zasady ma być sprawowana we wspólnocie i dla wspólnoty wiernych, którzy na niej najściślej się jednoczą z Chrystusem. Kapłanem jest się zatem przede wszystkim dla innych. To sakrament miłości, wyraz troski Boga o każdego z nas, bo przecież Bóg do nas
posyła wybranych przez siebie ludzi. Nie takich, którzy oni go wybrali, ale jak słyszeliśmy w Ewangelii, to on ich wybrał i posyła ze Słowem Bożym, z łaską sakramentalną, aby idąc w świat przynosili owoc obfity, owoc zbawienia. Siostry i bracia, tak więc tytułów do dziękczynienia jest bardzo wiele podczas mszy świętej prymicyjnej, ale chciałbym, byśmy sobie uświadomili, że nasze dziękczynienie podczas tej mszy świętej nie może być takim zwyczajnym angażowaniem się w radość prymicjanta i jego bliskich. To nie może być zwyczajna ludzka solidarność w tej radości, którą oni przeżywają i w tym dziękczynieniu. To musi być coś więcej. To musi być świadomość tego, że przez sakrament święceń, które przyjął ksiądz neoprezbiter, ksiądz prymicjan tydzień temu, został ubogacony nie tylko on, a przez niego jego rodzina, ale przez ten fakt zostaliśmy ubogaceni my wszyscy, bo on nie został kapłanem dla samego siebie, ale dla nas, dla wspólnoty wiernych. I to powinien być główny motyw naszego uwielbienia i dziękczynienia, jakie Panu Bogu chcemy teraz składać. Pewnie w sercu każdego młodego kapłana, także księdza prymicjanta Sebastiana, rodzą się słowa, które chciałoby się spontanicznie zaśpiewać, wykrzyczeć, zawołać Panu Bogu na wzór Matki Najświętszej w jej hymnie Magnificat. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Tak, wielkie rzeczy uczynił Jemu, a przez Niego uczynił każdemu z nas. Dlatego też wzorem autora psalmu setnego, zachęceni jego zawołaniem, chciejmy i my stanąć przed obliczem Pana z okrzykami radości. Woła: w Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia, przez posługę nowo posłanych kapłanów. Siostry i bracia w Chrystusie, przyszłość przez to, że jest przesłonięta wielką niewiadomą, rodzi w sercu każdego człowieka obawę, czasami lęk, ale z pewnością wielką niepewność. Nie wiemy, co nas czeka, nieraz więc się trwożymy. Ale Bóg pozwala nam, abyśmy w tej niepewności, której doświadczamy, mogli również wykazać się naszym zaufaniem. Zaufaniem Jemu samemu i Jego zrządzeniom. Zaufaniem Bożej opatrzności, czyli zrządzeniom, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Bóg jednak, zanim zacznie działać w sercu człowieka, najpierw oczekuje jego wolnej woli, jego wolnej decyzji, zgody na to, aby mógł pokierować naszym życiem. Tak, Bóg jest tak taktowny, Bóg nas tak bardzo kocha i tak bardzo respektuje nasze wolne wybory, że choć wszystko może, to jednak nie ośmiela się kierować naszym życiem wbrew naszej woli, wbrew naszym postanowieniom, wbrew pozwoleniu i przyzwoleniu, które każdy z nas osobiście powinien Bogu okazać. Ksiądz prymicjant jako swoje kapłańskie zawołanie obrał uwidocznione słowa: w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki, zaczerpnięte z hymnu Te Deum Laudamus. Ciebie, Boże, wielbimy. Słów tych nie możemy kojarzyć z pustym, pełnych frazesu, kolejnym hasłem, które komuś ma przyświecać, ale raczej z obranym przez księdza prymicjanta drogowskazem, punktem odniesienia i przedmiotem codziennej, bez mała, refleksji. Choć winny one być takimi nie tylko dla niego, ale również i dla nas, powinien każdy z nas w ich kontekście stawiać sobie pytanie, na ile ja
ufam Panu Bogu. Biblijny Syrach zapyta: popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie, któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim pogardził? Mimo to nie jeden człowiek nadal bardziej ufa swojemu intelektowi, sprytowi, przedsiębiorczości oraz własnej logice, którą uważa nierzadko za jedyną słuszną, nawet nieomylną. Ufa temu bardziej, aniżeli Bogu i Jego koncepcjom na pokierowanie naszym życiem i na rozwiązanie trudności, które nas na co dzień spotykają. Takiego to człowieka autor Księgi Przysłów przestrzega: z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Bo my sami widzimy, że życie nie szczędzi przykładów, bolesnych przykładów, jak często ów ludzki rozsądek przeciwstawiany Bożym planom prowadzi człowieka do klęsk i niejednej tragedii. Nie zapominajmy przy tym, że człowiek, który nie ufa Panu, ściąga na siebie przekleństwo, ściąga na siebie Boży gniew. Stąd też pewnie dla uchronienia się przed tym Bożym gniewem ludzie proszą Boga o Jego miłosierdzie i zlitowanie przez wyznanie: Jezu, ufam Tobie, wypisane na znanym nam obrazie z krakowskich łagiewnik. Każdy z nas niech więc odpowie sobie na pytanie: czy jestem gotów zaufać i postawić na Boga, nie obawiając się, że będzie to posunięciem ryzykownym, które może obrócić się w porażkę? Czy jestem gotów na takie zaufanie Bogu, kiedy wszystko wokół zdaje się podważać słuszność Jego rozwiązań i Jego koncepcji na życie? Kto zaufał Panu, nie poniesie szkody, a w obliczu życiowych trudności i związanego z nim zmęczenia odzyskuje siły, otrzymuje skrzydła jak orzeł, biegnie bez zmęczenia, bez znużenia idzie. Wobec takiego człowieka, jak zapewnia autor Księgi Mądrości, nawet siły przyrody łagodnieją za sprawą Pana, czego dowodem jest chociażby historia biblijnego Daniela wtrąconego do jaskini lwów za sprawą króla Dariusza. I czytamy konkluzję tej historii: nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Panu. Przeświadczenie, że taka postawa zaufania Bogu chroni człowieka od nieszczęść i porażek, towarzyszyła także tym, którzy stali pod krzyżem, uczonym w Piśmie, a także arcykapłanom, którzy szydząc ukrzyżowanego Pana Jezusa na Golgocie, wołali: zaufał Bogu, niechże Go wybawi, jeśli Go miłuje. W odpowiedzi na ten zarzut, na to bluźnierstwo, autor listu do Hebrajczyków pisze: z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do Tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. Szacunek i posłuszeństwo woli Bożej, które są wyrazem zaufania Chrystusa do Boga Ojca, sprawiły, że istotnie Chrystus został wysłuchany, bo przecież Ojciec Niebieski wyrwał Go ostatecznie ze szponów śmierci, choć przez nią przeszedł, umierając na krzyżu. Drogi księże prymicjancie, siostry i bracia w Chrystusie, pełne zaufanie Bogu może się dokonać tylko wtedy, kiedy człowiek będzie z Bogiem całkowicie zjednoczony, kiedy człowiek będzie trwać w Bogu, a Bóg będzie trwać w nim. Bez Niego bowiem nic nie jesteśmy w stanie uczynić, czytamy w Ewangelii świętego Jana. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe to autentyczne, szczere wyrażenie zaufania Bogu, na które składają się szacunek, zawierzenie Mu swego życia, uległość i posłuszeństwo Jego woli.
W tej komunii, w tej jedności ze Stwórcą człowiek znajduje źródło łaski, szczęścia i Bożej pomocy. Dlatego należy nie tylko zaufać Bogu z pozycji oddzielonej od Niego istoty, ale należy tego aktu dokonać w Bogu, w pełnym, osobistym, wewnętrznym zjednoczeniu z Nim samym. Dlatego to nie powinniśmy mówić tylko Tobie, Panie, zaufałem, ale właśnie w Tobie, Panie, zaufałem. I dlatego umocniony Twoją łaską i Twoją pomocą, by zrealizować i wytrwać w tym zaufaniu, wiem, że nie doznam porażki ani zawstydzenia nigdy, ani teraz, ani w wieczności. Nasze zaufanie Bogu nie może się jednak ograniczać tylko do zwyczajnej deklaracji: Panie, oddaję Ci siebie samego, moją osobę i moje życie. Chrystus chce, byśmy zawierzyli Mu wszystkie wymiary swojego życia, także nasze codzienne obowiązki, także nasze radości oraz problemy, z którymi na ziemi będziemy na co dzień się borykać. Bo przecież On mówi i słowami pełnych zachęty wzywa nas: przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Chrystus chce, byśmy Mu zawierzyli wszystko, nie tylko swoje istnienie, ale wszystko, co składa się na naszą codzienność, absolutnie wszystko. Nie tylko te sprawy, które przekraczają nasze ludzkie możliwości, z którymi nie potrafimy sobie sami poradzić i często mówimy, jak trwoga, to do Boga, bo Bóg nie jest tylko Omegą, ale Chrystus objawia się w Apokalipsie: ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec wszystkiego. On nie jest ostatnią deską ratunku. On się nam objawia jako pierwsza i ostatnia deska ratunku. Dlatego też zachęcony tym święty Piotr apostoł i nas wzywa, abyśmy absolutnie wszystkie nasze troski Jemu przedłożyli, abyśmy przerzucili na Niego, bo Jemu, Bogu, tak bardzo na nas zależy i chce nas we wszystkim, nawet w tym, co się nam wydaje takie zwyczajne, codzienne, trywialne, i w tym chce nas wesprzeć. Wpierw jednak musimy Bogu na to pozwolić. On w istocie czeka, aż Go zaprosimy i pozwolimy zawładnąć z miłością każdym wymiarem naszego życia. Pewnie w sercu młodego kapłana rodzi się wiele rozterek, być może i takie, jakie rodziły się w sercu nowo powołanego młodego Jeremiasza z pierwszego czytania. Przerażonego wielkością powołania i posłannictwa, jakim Bóg go obarczył, a zarazem świadomością, że będzie on, tak młody człowiek, miał głosić Słowo Boże do ludzi o wiele od niego starszych. Ale i do takich ludzi, i do takich pełnych rozterek i wątpliwości, może i zawstydzenia z racji na swój młody wiek, młodych kapłanów, tak jak do Jeremiasza, mówi dzisiaj Chrystus: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek Tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z Tobą, by Cię chronić. A zatem powierz więc Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, On sam będzie działał i sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Nie lękajmy się zatem, bracia i siostry, przyszłości, która nas czeka. Nie lękajmy się, skoro ją zawierzyliśmy i zawierzamy Panu Bogu. Nie obawiajmy się, że stawiając wszystko na Pana Boga i kierując się bez reszty Jego wskazaniami, Jego przykazaniami, że przez to poniesiemy klęskę, porażkę, której trzeba będzie nam się wstydzić. Sam Bóg gwarantuje nam sukces, o ile Mu zaufamy, o ile Mu zawierzymy. Czcigodny księże prymicjancie, życzę Ci w kontekście tych słów i czytań, które usłyszeliśmy, szczęścia w kapłańskim życiu, które jest owocem zaufania Panu. Życzę, abyś dzięki temu zaufaniu doświadczał zawsze, że Pan jest Twoją mocą i tarczą, bo On Cię wybrał i posyła, byś przyniósł owoc obfity.
Życzę, byś nigdy nie tracił odwagi, bo On, Twój Mistrz i Przyjaciel, zwyciężył świat i jest u Twego boku, aby Cię wspierać, jak On dziś młodego Jeremiasza. Życzę Ci niezłomności, siły świadectwa i tak bezgranicznego zaufania Panu i Jego Matce, jak to było nam dane widzieć na własne oczy w życiu błogosławionego papieża Jana Pawła II, patrona Twojego rocznika święceń. Bóg, który jest gwarantem naszych sukcesów, niech sprawi, aby Twoje wysiłki przyniosły obfite owoce. Życzę wreszcie, abyś wszystko, cokolwiek będziesz czynił, nawet jeśli spotkasz się z niewdzięcznością i niezrozumieniem adresatów Twojej dobroci, abyś wykonywał to z serca jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadom, że od Niego otrzymasz dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. A służąc Chrystusowi jako Panu, życzę, aby Bóg był uwielbiony w całym Twoim kapłańskim życiu. Niech Pan Tobie błogosławi, a my wszyscy trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Amen.